Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj pod ambasadą Ukrainy. Ogłaszam nasze zgromadzenie za rozpoczęte. Proszę Państwa, okazją do spotkania się pod ambasadą Ukrainy jest 70. rocznica rozpoczęcia operacji Wisła. Operacja Wisła rozpoczęła się o 4 nad ranem w dniu 28 kwietnia 1947 roku. Operacja ta polegała na tym, że przesiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków na ziemię północno-zachodnie, tak jak widać tutaj na tej mapie. Przesiedlono po to, aby nie stanowili zaplecza dla ukraińskiej powstańczej armii, dla band, które mordowały Polaków od 1939 roku. Band kierujących się ideologią banderyzmu, band, które wywodziły się z powstałej w 1929 roku organizacji ukraińskich nacjonalistów. Witam przedstawicieli różnych organizacji, których będę prosił o zabranie głosu. Witam również posła na Sejm, pana Piotra Zgorzelskiego z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panie pośle i proszę o zabranie głosu jako pierwszy, bo wiem, że pan poseł spieszy się do swojego okręgu wyborczego i miejsca zamieszkania w Polsce. Proszę może tutaj przed. Bo to będzie lepiej. Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ obchodzimy rocznicę. Obchodzimy rocznicę bardzo ważnego wydarzenia. Raz, dwa, trzy. Rocznicę. Dzisiaj rano w telewizji TVP Info, która nie wiem dlaczego nazywana jest telewizją narodową, powiedziałem, że ta akcja doprowadziła do tego, że Polacy nareszcie zaznali spokoju. To wywołało ogromny hejt i niezadowolenie wśród zwolenników PiS-u, ale to dzisiaj pozostawię bez komentarza. Ta akcja przede wszystkim, tak jak jest napisane na tym banerze, zakończyła proces ludobójstwa i działań wrogich wobec niewinnej ludności polskiej. I dzisiaj o tym powinniśmy rozmawiać i dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe jest dzisiaj wśród Was, aby ten temat podnosić. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom za to, że potrafimy dzisiaj uczcić pamięć tych wszystkich, którzy pomimo, że był to już czas tak zwanego pokoju, bo wojna skończyła się, jeśli chodzi o podpisanie porozumień, to jednak przecież wiemy, że ona trwała. Dziękujemy za to wszystko, że możemy w wolnej Polsce pamięć o tych wydarzeniach czcić. Dziękuję bardzo. Czasu. Ponad pół roku wcześniej były robione już przygotowania do tej operacji. Operacja ta okazała się, można powiedzieć, w tamtych latach jedyną skuteczną akcją antypartyzancką w Europie. Można powiedzieć, że gdyby nie operacja Wisła, terroryzm ukraiński, ludobójstwo na Polakach trwałyby dalej. Dzięki tej operacji ocalono bardzo wiele istnień ludzkich. Dlatego nie zgadzamy się z tym przesłaniem, które tu wisi na ambasadzie Ukrainy, wspólne oświadczenie z okazji 60. rocznicy akcji Wisła prezydenta Lecha Kaczyńskiego
jak można porównywać przesiedlenie ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków z wymordowaniem kilka lat wcześniej ponad 200 tysięcy Polaków i innych obywateli Polski. Tego się nie da porównać. I mówienie o tym, że operacja Wisła była jakimkolwiek ludobójstwem, jest nieporozumieniem. Proszę Państwa, próbowałem przed chwilą złożyć tutaj petycję do ambasady, petycję, którą za chwilę przeczytam. Natomiast wyszedł pracownik ambasady i powiedział, że on najpierw tą petycję przeczyta i on zadecyduje, czy ją przekazać na ręce ambasadora. W takiej sytuacji powiedziałem, że prawdopodobnie będę wolał wysłać to na adres ambasadora, niż przekazywać do cenzury jakiemuś pracownikowi ochrony, czy po prostu pracownikowi ambasady. Proszę Państwa, pogoda nie jest sprzyjająca. Będziemy chcieli wygłosić kilka przemówień i przeczytać między innymi właśnie to oświadczenie. Więc żeby nie przedłużać, chciałbym poprosić o głos, o zabranie głosu przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, rzecznika prasowego tej organizacji, a przy okazji pogratulować akcji, w której żeście uczestniczyli, to znaczy zlikwidowania nielegalnego pomnika UPA na jednym z cmentarzy pod Przemyślem. Myślę, że była to bardzo dobra akcja i myślę, że zaczynając od nielegalnych pomników UPA możemy dojść do tego, że wszelkiego tego typu upamiętnienia znikną z naszego polskiego krajobrazu. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję przede wszystkim za gratulacje. Rzeczywiście zniszczyliśmy ten nielegalny pomnik razem z działaczami Ruchu Narodowego. Uważamy, że tego typu symbole zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków, nie mogą znajdować się w polskiej przestrzeni publicznej. Chciałem jeszcze wspomnieć, że wokół tego zniszczenia pomnika, nielegalnego zresztą, jak to zostało już wspomniane, mieliśmy do czynienia z różnymi skandalicznymi wypowiedziami Piotra Tymy, prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Proszę Państwa, tak jak to już zostało wspomniane, akcja Wisła po prostu była konieczna. Jakiekolwiek sugestie, jako próby porównania jej do ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez bandy UPA i ludność ukraińską na Polakach, nie mogą mieć również miejsca. Trzeba było w tamtym okresie działać. Trzeba było działać i mimo, iż akcja Wisła została dokonana przez władzę ludową, którą uważamy za władzę zbrodniczą, to trzeba przyznać. W tamtym okresie ktokolwiek by nie rządził na terenach Polski, tak, musiałby tego typu ostre kroki podejmować. Mieliśmy do czynienia z ludobójstwami i trzeba było w jasny sposób to ludobójstwa zakończyć. Trzeba było je zakończyć w sposób skuteczny. I właśnie operacja Wisła, akcja Wisła była tego typu ludobójstw zakończeniem. Dzisiaj również trzeba przestrzegać przed promocją postaw banderowskich w przestrzeni publicznej, jakiekolwiek skandaliczne wypowiedzi przedstawicieli nawet oficjalnych podmiotów, takich jak Związek Ukraińców w Polsce, nie mogły mieć również miejsca. Proszę Państwa, środowisko narodowe zawsze stało na straży pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i środowisko narodowe będzie stało na straży pamięci o tym, iż tego typu działania jak akcja Wisła były konieczne. Będziemy o tym mówić, tak jak mówiliśmy i tego typu kwestie nie zostaną przez nas przemilczane. Jakakolwiek próba podlizywania się Ukrainy w ramach geopolityki, zresztą geopolityki nieskutecznej, również będą przez nas piętnowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przeczytam. Przeczytam Państwu petycję do władz Ukrainy. Petycję pod tytułem Operacja Wisła była słuszna. Petycja skierowana jest do ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Deszczycy.
Warszawa, 28 kwietnia 2017 roku. Spotykamy się w 70. rocznicę operacji Wisła, która zakończyła ukraiński terroryzm i ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach i innych obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej. Przez szowinistów wchodzących w skład band tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz ich pomocników. Jako przedstawiciele narodu polskiego, zebrani pod ukraińską ambasadą w Warszawie, zwracamy się poprzez pana ambasadora do władz waszego państwa o oficjalne potępienie na Ukrainie tych wszystkich, którzy po pierwsze twierdzą, że rzeź wołyńsko-galicyjska to była brednia i nie było żadnego ludobójstwa na Polakach. Po drugie, którzy twierdzą, że operacja Wisła w 1947 roku była ludobójstwem dokonanym przez Polaków na Ukraińcach. Powyższe stwierdzenia są kłamstwem i oczywistą antypolską prowokacją. W ludobójstwie, którego dopuściły się OUN-UPA na ziemiach Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, zginęło z rąk ukraińskich ponad 200 tysięcy Polaków. Wspomnieć należy również o tragicznej historii rodzin mieszanych polsko-ukraińskich, gdzie zmuszono do mordowania swoich polskich współmałżonków, swoich ojców, braci, matek i sióstr, tylko za to, że byli Polakami. Niestety to ludobójstwo, jakim była rzeź wołyńsko-galicyjska 1939-1947, stało się mordem założycielskim nowoczesnego państwa ukraińskiego. Niestety do dzisiaj Ukraina nie chce przyznać się do tej zbrodni oraz nie chce przeprosić i zadośćuczynić za ludobójstwo. Dziś przypada 70. rocznica operacji Wisła, która rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku o godzinie 4 nad ranem. W jej wyniku przesiedlono na północno-zachodnie ziemie odzyskane ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. Jak pokazała historia, operacja Wisła była słuszna i zapobiegła dalszemu rozlewowi polskiej krwi. A porównywanie jej i stawianie znaku równości między zamordowaniem ponad 200 tysięcy Polaków, a przesiedleniem ponad 140 tysięcy Ukraińców jest wyrazem ukraińskiej chucpy i manipulacji. Tak naprawdę, gdyby nie było ukraińskiego ludobójstwa i terroryzmu, nie doszłoby nigdy do operacji Wisła. Dlatego uważamy, że za decyzję przeprowadzenia operacji Wisła moralnie i historycznie odpowiada OUN-UPA, ich zbrodnicza ideologia oraz wynikające z tej ideologii ludobójstwo na Polakach i innych obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej dokonane na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jak pisał w 1998 roku w Toronto wybitny historyk ukraiński Wiktor Poliszczuk, człowiek bardzo zasłużony w budowaniu mostów pomiędzy Polakami i Ukraińcami, nie ma narodów zbrodniczych. Są natomiast zbrodnicze ideologie i organizacje ze zbrodniczymi programami działania. Przyczyna mordów wołyńskich tkwi w ideologii i w założeniach programowych organizacji ukraińskich nacjonalistów. W związku z powyższym żądamy od władz ukraińskich, po pierwsze, żądamy odcięcia się przez państwo ukraińskie od haniebnych historycznych korzeni, czyli bezprawnej umowy Stalina i Hitlera, na mocy której po dziś dzień do Ukrainy należy znaczna część państwa polskiego. Po drugie, żądamy uznania przez Ukrainę rzezi na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej za ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Polakach i innych obywatelach państwa polskiego, na Żydach, Czechach, Ormianach, a także Ukraińcach. Po trzecie, żądamy od państwa ukraińskiego jednoznacznego uznania i wskazania organizatorów ludobójstwa lat 1939-47
to jest ONZ, UPA oraz kierującej nimi banderowskiej ideologii. Po czwarte, żądamy godnego pochówku i upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na polskich obywatelach przez ONUPA. Po piąte, żądamy usunięcia z miejsc publicznych na Ukrainie pomników morderców, zwłaszcza przywódców ONUPA, na przykład Bandery, Szuchewycza i innych. W pełni popieramy też stanowisko wielokrotnie wyrażane przez polskie środowiska kresowe i patriotyczne, które są od lat kierowane zarówno do władz polskich, jak i ukraińskich. Podpisano zebrani pod ambasadą przedstawiciele środowisk polskich patriotów. Proszę Państwa, w związku z tą rocznicą swoje stanowisko wyraziło Forum Myśli Polskiej, organizacja zrzeszająca polskich intelektualistów. Niestety dzisiaj przewodniczący tego forum, profesor Jerzy Robert Nowak, pojechał na forum polonijne do Torunia i nie może uczestniczyć w naszych tutaj uroczystościach. Przeczytam stanowisko Forum Myśli Polskiej, które zostało napisane przez pana Stanisława Srokowskiego, uczestnika tegoż forum. W kwietniu 2017 roku mija 70. rocznica tzw. operacji Wisła. Operacja ta miała na celu powstrzymanie terroru ukraińskich szowinistów na południowo-wschodnich terenach państwa polskiego. Operacja Wisła była wymuszona na ówczesnej polskiej administracji przez nieustanny terror stosowany po wojnie przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Obejmował on głównie tereny dzisiejszego województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Kategorycznie potępiamy totalitaryzm komunistyczny, lecz stajemy w obronie polskiej ludności poddawanej w latach 1944-47 ciągłym prześladowaniom, nękaniu i mordowaniu przez bandy upolskie. Pozostała na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ponad 100-tysięczna mniejszość ukraińska i łemkowska stanowiły dla ONU i UPA silne zaplecze, powodując destabilizację co najmniej kilkunastu powiatów. Podstawowym celem przemieszczenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie było uwolnienie się od nieustających aktów agresji i terroru ONU i UPA, mających w tej ludności silne zaplecze materialne i logistyczne. Przesiedlenie na tereny zachodnie spowodowało, iż przesiedleńcy znaleźli gospodarstwa o znacznie wyższym standardzie cywilizacyjnym niż mieli dotychczas. Przemieszczenie doprowadziło też do zniszczenia zbrojnego banderowskiego podziemia i ustabilizowania dramatycznej sytuacji na dużej części terytorium Polski. Głównym celem tej operacji było objęcie opieką terroryzowanej przez bandę UPA ludności polskiej poprzez wyeliminowanie zaplecza logistycznego UPA. Mordy na Polakach ustały. Groźny ukraiński terror się skończył, a UPA ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje tej operacji, ponieważ zmusiła państwo polskie do jej przeprowadzenia. Działania band ONUPA ułatwiały także nowym komunistycznym władzom likwidację polskiego podziemia niepodległościowego. Operacja Wisła miała pełne przyzwolenie i moralne i akceptację społeczeństwa polskiego jako jedyny skuteczny środek do zakończenia dalszego przelewania polskiej krwi. Ludność ukraińska zapewniała zaopatrzenie band UPA w żywność, zakwaterowanie i wywiad. UPA zastraszała, okradała i mordowała ludność polską. Tworzyła w leśnych ostępach bunkry, magazyny amunicji, broni, bazy szkoleniowe, placówki medyczne, szkoły oficerskie i ośrodki mobilizacyjne. Dokonywała pogromów w Baligrodzie, Ludowiska, w Leśniżówce Muczne, w Myczkowcach, Cisnej i Solinie i w innych miejscowościach, mordując Polaków,
ataków przy pomocy siekier, wider i kos. To była bezpośrednia kontynuacja eksterminacji Polaków poprzez ludobójstwo dokonane na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Oddziały UPA były, wedle badań historyków, wspomagane przez władze sowieckie w broń, amunicję i wyżywienie. Celem bojówek terrorystycznych było wyniszczenie elementu polskiego aż po Sar, palenie polskich wsi i opanowanie Przemyśla, a w drugim etapie tak zwane oczyszczenie całych terenów aż po Rzeszów, dokąd sięgały plany budowy Wielkiej Ukrainy. Chodziło o realizację hasła jak największej ilości Polaków wymordować i jak najwięcej spalić wsi, by Polska już nie była w stanie objąć posiadanie swoich terenów. Operacja Wisła zakończyła ten ukraiński terror i ludobójstwo Polaków. Oczekujemy anulowania uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 roku w sprawie operacji Wisła jako uchwały wymuszonej na senatorach. Potępiamy stanowisko Ośrodka Studiów Wschodnich, który w swoich dokumentach używa wobec kresowian obraźliwego pojęcia organizacje kresowiackie. Protestujemy przeciwko ogłoszeniu przez Radę Obwodową Wołynia roku 2017 rokiem UPA. To hańba, iż mordercy Polaków staną się oficjalnie bohaterami i otrzymają specjalne dodatki do emerytur, czyli nagrody za rzeź naszych rodaków. Podzielamy stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyrażone w Sejmie przez ministra Błaszczaka dotyczące niedofinansowania organizowanych przez środowiska ukraińskie uroczystości związanych z operacją Wisła. Rząd ukraiński nigdy nie wspomagał finansowo upamiętniania polskich ofiar ludobójstwa na Kresach. Podpisano Forum Myśli Polskiej profesor Jerzy Robert Nowak, profesor Tadeusz Marczak, dr Józef Osada, redaktor Stanisław Srokowski, inżynier Stanisław Żytecki, Lech Jęczmyk, redaktor Mirosław Kokoszkiewicz, profesor Henryka Kramarz, dr Rocyna Kulińska, Mirosław Majkowski, mecenas Stanisław Andrzej Potycz, Maria Pysz, Małgorzata Sołtysiak, profesor Jan Wawrzyńczak, Jerzy Zalewski, doktor habilitowany Andrzej Zapałowski, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński oraz Tomasz Żak. Proszę Państwa, prosiłbym teraz o zabranie głosu przedstawiciela środowiska osadników wojskowych, jednego ze środowisk kresowych, które od wielu lat walczy o pamięć o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa. Proszę bardzo. Bardzo dużo mówi się o tym, że potrzebne jest pojednanie polsko-ukraińskie. Między narodem polskim a ukraińskim nie ma waśni. I pojednanie nie jest potrzebne, bo my jako dwa narody słowiańskie nie mamy ze sobą punktów spornych. Natomiast nigdy nie będzie pojednania polsko-panderowskiego. Nigdy Polacy nie będą się jednać ze środowiskami pandyckimi, niestety, które to środowiska pierwcy banderyzmu i tych wszystkich zbrodniarzy, którym stawiają pomniki, oni chcą zawładnąć ideologią i polityką państwa ukraińskiego. I to jest bardzo niebezpieczne, że usiłują zdominować myśl polityczną ukraińską. Przynajmniej tak to jest tutaj widziane naszymi oczami i miejmy nadzieję,
Która, jak wiemy, ma zupełnie inną perspektywę na wydarzenia sprzed 70 lat. My mamy swoją perspektywę, no i trudno, i tak będzie musiało zostać. Pozostaniemy przy swoich zdaniach, natomiast trochę nie na temat powiem, bo chciałbym zgłębić się, chciałem pokrótce poruszyć temat tego, jak wygląda stan debaty publicznej w Polsce. To znaczy, że część środowisk mieniących się polskimi lansuje ukraińską rację stanu i ukraiński punkt widzenia na tematy historyczne. Natomiast tych, którzy usiłują lansować polski punkt widzenia i nazywać operację Wisła tak, jak my ją widzimy z naszej polskiej perspektywy, usiłuje się te środowiska szantażować i przyporządkowywać ich do agentury rosyjskiej. Jest to wyraz bezsilności tych środowisk. One widzą, że przegrywają debatę publiczną z nami. Ostatnie wydarzenia w Pruszowicach, kiedy obalono nielegalny pomnik ku czci ukraińskiej powstańczej armii, pokazują, że wykazując odrobinę determinacji, możemy osiągnąć sukces i zdobywać poparcie społeczne. I środowiska giedroyciowskie są w głębokiej defensywie i nazywanie nas ruskimi agentami to jest krzyk rozpaczy. To jest już ich powolny koniec. Wraz ze zmianą pokoleniową oni odejdą. Oczywiście jeszcze przez jakiś czas będą okupować instytucje państwowe, będą otrzymywać granty, prawdopodobnie częściowo z zagranicy, ale ich czas powoli mija. Dlatego, że nie da się funkcjonować w abstrahowaniu od realnych nastrojów społecznych. Widać wyraźnie chociażby to po filmie Woły, który wyszedł naprzeciwko społecznym oczekiwaniom, który odniósł sukces, był sukcesem artystycznym, ale i sukcesem komercyjnym. Ludzie chcieli oglądać ten film, chcieli zobaczyć siebie, historię swojego narodu właśnie w tym filmie opowiadającym o tragicznych wydarzeniach, o ludobójstwie. Mamy sytuację, w której na czele ośrodka studiów wschodnich rządowej placówki stoi pan Adam Eberhard. Rozsyła on do instytucji państwowych taki ogólnik, którym mówi o oczekiwaniach środowisk neoendeckich, co można uznać rzeczywiście za słowo opisujące przynajmniej coś na tych środowisk. Jakieś oczekiwania zostały omówione, oczekiwania środowisk, jak to określono, kresowiacki. Już przez gardło, przez klawiaturę mu nie przeszło środowiska kresowe, kresowianie, tylko kresowiackie, tak żeby napiętnować jednoznacznie, żeby się kojarzyło negatywnie. I na wspomnianą przeze mnie akcję w Pruszowicach docierali działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej i utrudniano im dojazd tam, dotarcie. I z tego, co się dowiadujemy, stoi za tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc tak jak powiedziałem, przez pewien czas jeszcze będą te środowiska giedroyciowskie, te środowiska stręczące nam sojusz z Ukrainą za wszelką cenę, będą jeszcze przez jakiś czas instytucjonalnie przeważały, ale to się powoli już kończy. Natomiast co do Ukrainy. No jeżeli Ukraina nie chce się z nami przyjaźnić, no to trudno. Trudno, no jakoś sobie będziemy musieli z tym poradzić, będziemy szukać gdzie indziej przyjaciół. Mamy Grupę Wyszehradzką. W kwestii Ukrainy nawet Rosja sugeruje, że polskie i rosyjskie interesy nie są na Ukrainie sprzeczne. Co zresztą jest prawdą, bo to, co ma miejsce na Krymie czy w Donbasie, w ogóle nie dotyczy interesów polskich, nie jest z Polską związane. Dlatego po prostu trzeba zaproponować stronie ukraińskiej porozumienie. Nie niszczymy miejsc upływów,
ktokolwiek spoczywa w tych grobach. No i oczywiście unikamy aktów bezpośredniej agresji. To jest na razie tyle, co można stronie ukraińskiej zaproponować, bo jak widzimy, w kwestiach historycznych się nie porozumiemy. Społeczeństwo polskie odrzuci każdą próbę sztucznego narzucania tak zwanej przyjaźni. Prędzej czy później trzeba będzie tę politykę wobec Ukrainy zmienić i myślę, że społeczeństwo wyegzekwuje tę zmianę i aby stało się to jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na zakończenie jeszcze parę takich refleksji. Z jednej strony widzimy za nami na ścianie ambasady Ukrainy to wspólne oświadczenie prezydenta Juszczenki i prezydenta Kaczyńskiego. Tak jak wcześniej tu było mówione, całkowicie odrzucamy to przesłanie. Nie można w imię tak zwanych praw człowieka, rzekomo złamanych w czasie operacji wojskowej Wisła, zadawać kłam temu, że ta operacja była skutkiem ludobójstwa na Polakach. Musimy to ciągle przypominać. Tak naprawdę, gdyby nie było tego ludobójstwa, nie trzeba byłoby przeprowadzać tej operacji. Operacja nie była wymysłem komunistycznym. Operacja była przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 1939 roku. To była ustawa przyjęta jeszcze w II Rzeczypospolitej, mówiąca o przesiedleniach ludności w sytuacjach, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, kryzysowych. W ustawie tej jest wprost powiedziane, że ze względu na bezpieczeństwo państwa w niektórych sytuacjach rząd polski może dokonać przesiedlenia dużych ilości ludności cywilnej wraz z jej mieniem i dobytkiem, ażeby to zagrożenie dla państwa, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego zostało wyeliminowane. Również inne przepisy, zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego, wskazują, że operacja Wisła była nie tylko słuszna, ale była całkowicie legalna. Podobne operacje były przeprowadzane też w innych krajach, na przykład w Czechosłowacji przesiedlono duże ilości Niemców po wojnie. Również ci Niemcy, którzy nie uciekli przed Armią Czerwoną, byli przesiedlani na terenie Polski. Podobne sytuacje były również w innych krajach Europy po II wojnie światowej. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj po to, ażeby powiedzieć, że operacja, którą dowodził przedwojenny generał Nosor, który później przesiedział w więzieniu stalinowskim wiele lat, ale która zakończyła się pełnym sukcesem, gdyż od 31 lipca 1947 roku, kiedy ta operacja została zakończona, praktycznie terroryzm ukraiński i dalsze ludobójstwo na Polakach ustały. Czyli jak gdyby osiągnęła ona swój podstawowy cel, ażeby uratować jak największą ilość ludzkich istnień. Proszę Państwa, odbywają się różne uroczystości, różne wykłady, są udzielane różne wywiady. Dzisiaj w Onecie pojawił się wywiad z szefem Instytutu Pamięci Narodowej, który generalnie uprawia tą samą narrację, którą uprawiali, wydając to oświadczenie widoczne za moimi plecami, prezydenci Polski i Ukrainy. Obawiam się, że Instytut Pamięci Narodowej niestety w wielu wypadkach współpracuje z
Instytutem Ukraińskim, z Wiatrowiczem, który stoi na jego czele i niestety będzie Instytut Pamięci Narodowej przekonywał nas, że operacja Wisła, czyli tak jak to nazywają Ukraińcy, akcja Wisła, była zbrodnią komunistyczną. Wykład na ten temat właśnie się odbędzie za dosłownie kilkanaście minut tutaj w pobliskim przystanku Historia na ulicy Marszałkowskiej. Będzie w tym wykładzie uczestniczył profesor Motyka oraz pani Ewa Siemaszko. Być może wywiąże się jakaś ciekawa dyskusja, ale obawiam się, że pan profesor Motyka jako przedstawiciel IPN-u niestety będzie powtarzał te ogólnikowe, krzywdzące i nieprawdziwe stereotypy na temat operacji Wisła. Stereotypy zgodne, co tu dużo mówić, z narracją ukraińską. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za przybycie tutaj na naszą pikietę. Zapraszam 11 maja na kolejną miesięcznicę kresową, która się odbędzie o godzinie 17 w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, czyli też pod ambasadą Ukrainy. I zapraszam również na najważniejsze wydarzenie w tym roku, na obchody po raz pierwszy po uchwaleniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Dokonanego na Polakach, Ludobójstwa OUN, UPA, dnia, który przypada 11 lipca. Natomiast centralne ogólnopolskie obchody odbędą się w niedzielę, żeby mogli się zjechać kresowianie z całej Polski, w niedzielę 9 lipca. Zaczną się mszą świętą w katedrze Wojska Polskiego o godzinie 13. Później będzie marsz kresowy oraz inne elementy tych uroczystości z udziałem m.in. kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo za przybycie. Uważam nasze zgromadzenie za zakończone. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce.